W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakie masz szanse zachowania prawa jazdy amatorskiego, niezawodowego, bo zawodowego na pewno utracisz, jak miałeś udokumentowany napad o tak zwanej symptomatologii padaczkowej, czyli nie padaczka, a inna choroba o napadach podobnych do padaczki. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tradycyjnie zacznę od zapytania mojego czytelnika. Witam, moja sytuacja wygląda mniej więcej tak. Miałem dwa napady o podobieństwie padaczki. Napadów nikt nie widział tak naprawdę, no ale szpital wysłał stosowne pisma do Urzędu Miejskiego o to, aby zweryfikować moje kwalifikacje do prowadzenia pojazdami. W przebiegu leczenia biorę lek Depakinehrono. Miałem wykonane dwa badania MR, rezonans magnetyczny. Na pierwszym nic konkretnego nie wyszło, więc szpital wygnał mnie praktycznie bez konkretów do domu i wpisali, że miałem coś podobnego do padaczki. Na drugim zaś MR okazało się, że mam coś podobnego do vasculitis, zapalenie naczyń, najprawdopodobniej obrzękowo-urazowe, i w badaniu wyszło, że jest znaczna regresja patologicznych zmian w mózgowiu. No i ogólnie z badań wynika, że wszystko ustępuje. EEG mam dobre, ANCA1, ANCA2 dobre. No, nawiasem są to takie przeciwciała badane przy zapaleniach naczyń krwionośnych. Wszystkie badania, które mi robiono, wychodziły mi bardzo dobrze. Natomiast moje pytanie brzmi, jakie mam szanse na to, że prawo jazdy nie zostanie mi odebrane? Ostatni napad miałem 4 miesiące temu, no i od tej pory ze mną jest wszystko w porządku. No w porządku, przynajmniej według Ciebie. No i jeżeli jest to możliwe, proszę o odpowiedź na e-mail. No, w kwestii formalnej, badania w WOMP-ie na pewno tutaj nie ominiesz, czyli w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Natomiast odpowiadając na pytanie, to dotyczące, czy zabiorą to prawko, czy nie zabiorą. Oczywiście mówię tutaj o przypadku niezawodowego prowadzenia pojazdów lub nieprowadzenia pojazdów służbowych, czyli prawko masz tylko po to, żeby sobie tam gdzieś jeździć w swoim jakimś celu. I przeczytam trochę fragment rozporządzenia Ministra Zdrowia, troszeczkę skrócony. Osobie ubiegającej się o prawo jazdy albo je posiadającej, która miała pierwszy raz w życiu napad o symptomatologii padaczkowej, można wydać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważności po przedstawieniu opinii neurologa potwierdzającej okres jednego roku bez napadów. Jeszcze raz podkreślam, okres jednego roku bez napadów, czyli jak tutaj było 4 miesiące bez napadów, to musisz jeszcze poczekać tych miesięcy 8. Również w innym fragmencie rozporządzenia Ministra Zdrowia przeczytasz, że w przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o prawo jazdy lub posiadającej prawo jazdy innej utraty świadomości lub zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych o symptomatologii padaczkowej, konieczne jest dokonanie jej oceny z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia podczas skierowania pojazdami, czyli jest narzucone badanie kontrolne. I lekarz neurolog określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami, czyli musisz się liczyć z tym, że jeżeli ten neurolog uzna, że no jednak grozi Ci napad w jakiejś najbliższej, dającej się przewidzieć przyszłości, to mogą Ci prawo jazdy nawet zabrać. No ale generalnie zakładamy, że wszystko będzie szło pozytywnie. I do czego to się sprowadza? No musisz mieć rok bez jakichkolwiek napadów. No potem się ocenią WOMP, neurologa oni tam mają. No i wtedy wyznaczą Ci termin ponownego badania lub Cię zdyskwalifikują na stałe. Aby się do tego przygotować, celowa byłaby tutaj opinia leczącego Cię neurologa w temacie możliwości ponownego napadu. No a okres beznapadowy, tak jak wspomniałem, jest liczony od ostatniego incydentu, czyli w tym przypadku to było 4 miesiące temu, do 12 miesięcy brakuje 8, czyli musisz jeszcze odczekać ponad pół roku. Jaki będzie wynik końcowy w tym przypadku? No naprawdę nie wiem.
Jak sam zauważyłeś, najpierw nie było nic, potem opisano jakąś znaczną regresję zmian patologicznych, no ale nie opisano całkowitej regresji zmian patologicznych. Na tym w tej chwili kończę. Jeżeli Ci się filmik podobał, daj lajka, daj kciuka. Jak chcesz więcej takich materiałów, a nie jesteś moim subskrybentem, już teraz zapisz się do mojego kanału, dokonaj subskrypcji. Kanał się nazywa Lekarz Medycyny Pracy. Linki subskrypcji są tutaj gdzieś po mojej prawej stronie tego wideo, po Twojej lewej. Oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej i link jest w opisie do tego wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Tak nawiasem mówiąc, sytuacja w tej chwili dla osób o takich napadach, o symptomatologii padaczkowej nie jest do pozazdroszczenia. Czytałem gdzieś jakąś opinię neurologa, konsultanta wojewódzkiego z jakiegoś województwa, że pod te napady można podciągnąć każdą utratę przytomności, nawet jakieś zwykłe omdlenie. No, zobaczysz jakąś tam widok krwi, czy jakiś tam, nie wiem, zgniłego ślimaka, czy jakiegoś robaka, tracisz nie tylko świadomość, ale również w przypadku udokumentowania tej sytuacji, również tracisz prawko na rok. Ale temat jest na inne wideo.